Dzień dobry Państwu, prezentujemy Wam ciągnik hybrydowy AgroRay z silnikiem 18 koni, elektryczny rozrusznik, przygotowany dla naszego klienta z grupy facebookowej Glebogryzarki. Zobaczcie, jak się prezentuje. Klient jest właśnie w drodze po swoją maszynę. W międzyczasie przygotowujemy krótki materiał wideo, abyście mogli zobaczyć, jak wygląda już gotowa maszyna. Podjedziemy sobie traktorkiem trochę do przodu, aby było nam łatwiej coś o nim powiedzieć, cokolwiek pokazać. Ciągnik wyposażony jest w silnik benzynowy, 18 koni, elektryczny rozrusznik. Pojemność 460 cm sześciennych. Oczywiście system ładowania. Na życzenie klienta zostało dołożone także światło z przodu. Musi być włączony silnik, aby ono działało. Nie, działa nawet bez włączonego silnika. Świeci dosyć intensywnie. W nocy na pewno fajna sprawa. Pokażę Wam teraz, jak wygląda system sprzęgła, który działa bardzo fajnie. Jest on prosty i zrozumiały dla każdego. W tej pozycji mamy wysprzęglenie, czyli w momencie wbitego biegu ciągnik jedzie do przodu. Tutaj mamy sprzęgło, czyli pozycję do zmiany biegów. I tutaj mamy hamulec postojowy, czyli pozycję, w której ciągnik będzie stał na miejscu nawet na wzgórzu i wzniesieniu. Tutaj mamy dźwignię BHP, która odpowiada za nasze bezpieczeństwo. Możemy ją zablokować, żeby jej nie trzymać cały czas. Spokojnie mieści się tu dłoń. Manetki dyferencjału, które pozwalają nam komfortowo skręcać. Maszyna wyposażona jest w 8 biegów i fabryczny reduktor, dzięki czemu mamy podzielenie biegów na wolne i szybkie. Fajnie jest tutaj to zobrazowane w postaci żółwia i zająca, czyli biegi wolne i biegi szybkie. Jak zmieniać biegi? Najpierw wybieram przełożenie, czyli biegi wolne. I tutaj już jest wbity tryb, zobaczcie. Teraz na mnie przejdzie bez użycia siły na zająca. Mamy wbite biegi wolne i dopiero teraz wybieramy bieg, czyli przykładowo bieg wsteczny, tutaj w lewo. I teraz, gdy jest oczywiście silnik uruchomiony, puszczając w ten sposób, ciągnik zacznie ruszać. Jeżeli chcemy się zatrzymać, z powrotem zaciągamy sprzęgło do zmiany na kolejny bieg albo hamulec postojowy do zatrzymania się całkowicie. Tutaj mam bieg do przodu, pierwszy od góry, bieg do przodu drugi i bieg do przodu trzeci. Uruchomimy teraz maszynę, pokażę Państwu, jak ona będzie się zachowywać, jak będzie działać. Włączamy dźwignię BHP, delikatnie dodajemy gazu. Włączamy ssanie, bardzo ważne. Tak prezentuje się ta maszyna. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani takim bądź innym egzemplarzem, bo mamy też w swojej ofercie ciągniki z silnikami diesla, które też są bardzo cenione, takie jak tutaj. Jest to ciągnik hybrydowy z dieslem 14 koni, także przygotowany tutaj dla naszego klienta i będzie dowożony osobiście. Przygotowana do niego jest także glebogryzarka. Do niej zostanie dołożone siedzisko. Działamy prężnie
cały czas rozwijamy ofertę, dostarczamy też nowe traktorki. To są traktorki mini, traktorki dwuosiowe, które pomogą Państwu w efektownej pracy na większym areale. Pokażemy go niebawem już w całej okazałości z wyposażeniem, także śledźcie nasz kanał, bądźcie na bieżąco, zapraszamy.